Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ten, kto jest najbliższy Jezusowi, także może pobłądzić. Tak było ze świętym Piotrem. Piotr nie nauczył się jeszcze, że drogi Boże są różne od naszych dróg. Ciągle jeszcze myśli po ludzku, a nie po Bożemu. Chociaż rozpoznaje w Jezusie zapowiadanego przez proroków Mesjasza, to jednak nie przyjął do serca całej prawdy o Mesjaszu, objawionej przez starotestamentalne proroctwa. Przecież jasno z nich wynika, że Mesjasz będzie cierpiał i umrze za swój naród. Kiedy Piotr słyszy zapowiedź męki zmartwychwstania Jezusa, nic z tego nie pojmuje. On przecież pielęgnuje własną wizję Mesjasza, własny plan na jego życie. Staje w obronie Jezusa przeciwko Bogu. Dlatego Jezus gromi go w bardzo ostrych słowach: zejdź mi z oczu, szatanie. Przełóżmy teraz tę Ewangelię na nasze życie, bo właśnie w tym celu nad nią rozmyślamy. Zawsze wtedy, gdy uparcie trwamy przy własnych planach na życie, nie dopuszczając wizji Boga, stajemy się podobni do Piotra z dzisiejszej dobrej nowiny. Jezus uczy nas, że sensem naszego życia jest odkrywanie woli Bożej i jej realizacja, a nie realizacja własnych pomysłów na życie. Ten drugi scenariusz próbują realizować w swoim życiu demony, robić wszystko wbrew woli Bożej, a przez to stawiać się na Jego miejscu. Nie idźmy jej drogą, ale podążajmy wyłącznie za Jezusem.